centralny port komunikacyjny dopiero powstanie w perspektywie kilku lat. Natomiast te prace przy tak dużym projekcie rozpoczęły się oczywiście już dawno. I dzisiaj już mogę powiedzieć, że centralny port komunikacyjny generuje duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych, którzy wcześniej nie patrzyli na Polskę jako potencjalne miejsce do lokowania inwestycji, dlatego że w Polsce tak naprawdę nie mamy takich aktywów infrastrukturalnych, które byśmy obracali, gdzie czy fundusze inwestycyjne, czy sovereign wealth fundy by patrzyły na Polskę jako miejsce do inwestowania, a już sam pomysł centralnego portu komunikacyjnego otworzył oczy na Polskę i dzięki temu mamy coraz więcej rozmów również o tego typu aktywach. Dwie grupy inwestorów na pewno przyciągnie, czy zainteresowanie tych inwestorów przyciągnie CPK. Po pierwsze inwestorów instytucjonalnych i specjalizujących się w tego typu hubach lotniskowych, komunikacyjnych, które w samo takie aktywo będą chętnie chcieli zainwestować. Na pewno będą chcieli poznać zamierzenia rządu co do modelu biznesowego i operacyjnego. Druga klasa inwestorów to inwestorzy produkcyjni, którzy w Polsce chcieliby lokować proeksportowe produkcje, czyli na przykład firmy z sektora przetwórstwa spożywczego, firmy, które produkują dobra konsumenckie, mogą myśleć częściej i o większej skali inwestycji, mając do dyspozycji tak duży port z tak dużym potencjałem cargo.